Witam w kolejnym fastfoodowym podsumowaniu. Słuchajcie, jest mój dzień 94 fastfoodowej diety. Aktualnie rezultat to jest minus 10 kg. No i w tych okolicach się poruszam ze względu na sezon zimowy, różnego rodzaju spotkania w gronie towarzyskim. Trochę jest ten rezultat zagrożony, że tak powiem. Ale mimo wszystko będę starał się jakoś tutaj też mocno przyciskać pasa. Wiadomo, że na Wigilię nie będę wchodził z hot dogiem ze Statoila, bo to by było raczej dziwne, ale trzeba troszeczkę tutaj się pilnować, bo można cały ten swój, słuchajcie, temat, który się pociągnęło, zrujnować w ciągu tego tygodnia czy dwóch. Słuchajcie, wysłaliście mnie do Pizzy Hut, bo są zestawy lunchowe. Faktycznie okazuje się, że są zestawy lunchowe za 15. Idealnie one się komponują w moją fast foodową dietę, bo się mieścimy w 20 zł. Tak przypomnę jeszcze może tym, którzy teraz akurat na to trafili. Moja fast foodowa dieta mianowicie polega na tym, że mamy na dzień limit 20 zł na żarcie gdzieś tam na mieście. Oczywiście można sobie taką dietę zmodyfikować i robić, nie wiem, dychę na przykład na żarcie z marketu czy coś w tym guście. Ja akurat, jako że, jak wiecie, nienawidzę gotować, robię to w ten sposób, że na mieście ten temat sobie załatwiam. Tak więc zestaw lunchowy w Pizzy Hut bardzo fajny. Wziąłem sobie zupa cebulowa. Ocena neutralna, bo nie jest ani niedobra, ani nie jest super dobra. Tak więc można zjeść raz na jakiś czas, jak nie macie jakichś innych ekscytujących rzeczy, które by Wam się mogły pojawić na talerzu, to zupa cebulowa jak najbardziej. I wziąłem jeszcze taki zestaw farfalle di concreto. I również tutaj ocena neutralna. Można to raz na jakiś czas zjeść, jeżeli nie ma innych opcji bardziej smacznych w okolicy i potrzebujecie na szybko i w rozsądnej cenie sobie to zjeść. Zestaw w miarę duży, w miarę syty, szybko podany, ale tak jak mówię, bez fajerwerków żadnych smakowych. Do tego można sobie chyba picie kupić, napój, bo ja tak mówię, z tą gwarą świętokrzyską, picie, końcówków troszkę tutaj zmieniam, nie, wymieniam, i Was to denerwuje, no ale to taka jest świętokrzyska gwara. Odsyłam Was do Wikipedii czy do internetu i tam sobie zobaczycie, że w tym moim rejonie, w którym ja zamieszkuję, jest to jak najbardziej normalne. Nie wiem, do górali jakoś się nikt nie przypierdala, że tam po swojemu mówią, jak ktoś jest z rejonu Śląska, to też tam raczej wszyscy to jakoś akceptują, ale jak ja tutaj naszą gwarą świętokrzyską coś zapodam, to już się Wam nie podoba. Jak mówię garki zamiast garnki albo garczki, to też już tam to niektórych w uszach kole. Dobra, tak właśnie wygląda Pizza Hut. Potem wybrałem się, bo w Kielcach otworzyła się nowa pizzeryjka. Nazywa się ona Tutti Santi, co w wolnym tłumaczeniu chyba to znaczy wszyscy święci, czy coś w tym guście. Otwarła się ona w galerii, słuchajcie, Korona, na dole tam, gdzie był taka sportowa restauracja z hamburgerami, która chyba nie wypaliła, i otworzyła się pizzeria. Generalnie u nas w Kielcach, nie wiem jak w innych rejonach Polski, napiszcie najbardziej popularne, szczególnie chodzi mi o małe miasta, bo wiadomo, że w większych aglomeracjach to już mamy wszystko do wyboru, ale w takich miastach powiedzmy 200-300 tysięcy, to u nas przynajmniej króluje pizza. Jest tyle pizzerii, że nie jestem w stanie ich zliczyć i również dość popularne są kebaby. Żałuję, że nie pojawia się jakaś inna atrakcyjna kuchnia, ale zważam na to, że pewnie skoro jest tyle pizzerii, to na to jest zapotrzebowanie. Jeżeli by ktoś chciał jakąś bardziej wyszukaną gastronomię preferować, mógłby się naradzić na to, że nie będzie tutaj miał dobrego zarobku. Słuchajcie, restauracja fajna, wiecie, że ostatnio chodziłem do Del Favero, też tam mi bardzo odpowiada, a tam jednym problemem w Del Favero jest to, że jest po prostu mało miejsca, żeby tam sobie siąść. Tutaj tego problemu nie ma, naprawdę duży lokal, prosto umeblowany, schludnie, czysto, ładnie, jest jak najbardziej okej. Pierwsze co, to pani mnie wygoniła z kamerą, trochę dziwne, że nie można tutaj używać kamery. Pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, no ale po prostu więcej relacji już stamtąd mieć nie będziecie, bo jak nie można, no to nie można. Ja sobie byłem tam już dwa razy, bo chciałem sprawdzić kilka różnych opcji. Pierwsza opcja to była pizza San Antonia, taka na Antonia, chyba tak, pizza San Antonia. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale taka pikantna z papryczką w menu się ukazuje i powiem Wam szczerze, że pizza była zacna. Najczęściej nad pizzą się nie rozwodzę, bo są
No bo pizze zazwyczaj są takie same, ale tutaj wyjątkowo jakoś połączenie tych składników, szczególnie w tej pizzy, którą sobie pierwszy raz zamówiłem, naprawdę przypadło mi do gustu i muszę z czystym sumieniem tą akurat pozycję z tego menu rekomendować. Później podczas kolejnej wizyty byłem i zamówiliśmy pizza prosciutto e salame. Nie dopatrzyłem niestety w menu, moja oczywiście nieuwaga, że tam są pieczarki, nie jestem fanem pieczarek i tutaj no... Muszę dać ocenę neutralną, bo ponieważ nie lubię pieczarek i to mi popsuło ten smak tej pizzy, ale myślę, że dla wielbicieli pieczarek będzie jak najbardziej okej. Okay. Szybko jest to wszystko podane, jest dużo stolików, przynajmniej na razie, jeszcze myślę, że tych stolików można tam kilka dostawić. Słuchajcie, brakuje mi tam makaronów, bo głównie jest tam pizza, są też sałatki, może sałatkę mi się uda jakąś tam skosztować też, bo widziałem, że wyglądają one zacnie, bo tam obok w stolikach były podawane te sałatki i wyglądało to ok. Zamówiłem sobie też lasagne, bo chciałem popróbować makaronu. Lasagna fajnie podana, fajnie przyrządzona, bardzo mięsna, nie jest to lasagna oszczędna, ale dla mnie za mało sosu, przez to ta lasagna była taka trochę za sucha. Niemniej jednak, no również jest to pozycja no, warta rozważenia. Ja bym ją ocenił neutralnie. Pizza ta pierwsza, o której mówiłem, jest ok. Ceny również w tym lokalu są jak najbardziej odpowiednie. Myślę, że jest szansa, żeby to odniosło sukces, bo produkt dobry, cena rozsądna, miejsca dużo. Naprawdę fajnie to wygląda. Na razie jestem jak najbardziej za. I ktoś dzwoni. Kolejną opcją fast foodową, jaką przetestowałem, był John Burg. Wiecie, że lubię tam te hamburgery bardzo mocno. Wybrałem się, ale żeby móc Wam cokolwiek pokazać, to chciałem spróbować czegoś nowego i wytestowałem burgera miesiąca. W tym momencie jest to taki burger, nie wiem, nazwijmy go zimowy. Tam jest żurawina, kasztany, szpinak, no jest inny. Ale muszę przyznać, że jakoś to połączenie nie za bardzo przypadło mi do gustu. Też bym go ocenił neutralnie. Dla mnie był za suchy, nie było tam jakiegoś takiego sosu. Jednak lubię, jak się jeje tego hambuksa i ten sos się leje po twarzy. Zawsze sobie narwę najpierw tych serwetek, żeby być przygotowanym na tą akcję. A tutaj niestety te serwetki zupełnie mi się nie przydały. Pozycja jak dla mnie neutralna. Znowu. Jak widzicie, w tym tygodniu nie było jakichś fajerwerków kulinarnych, oprócz może tej jednej pizza San Antonio była naprawdę, naprawdę fajerwerkiem, bo była smaczna. I żałowałem trochę, powiem Wam, pod koniec tej opcji, że niestety nie wziąłem sobie klasika, kurde, no. Jednak ten klasik tam jest dla mnie numero uno, jak chodzicie do Johna Burga, to możecie mi powiedzieć, który wasz jest. Dla mnie dwie pozycje takie kultowe, to jest klasik właśnie i drugi to jest Hot and Cheese, też jest majstersztyk i te pozycje to są dla mnie, no, takie strzały w dziesiątkę. Jak będziecie w Johnie Burgu i będziecie chcieli nie eksperymentować, tylko wziąć coś, co mnie przynajmniej smakuje, to rekomenduję Wam tego klasika, ewentualnie tego double, jeżeli ktoś jest super mega głodny. No, on się w mojej diecie fast foodowej nie mieści, bo budżet znacząco przekracza, no i już tutaj absolutnie go przyjmować nie mogę. Dobra, to było takie krótkie podsumowanie, bo nie chcę, żeby ten zbieranie tych materiałów trwało dwa tygodnie. Zachęcam Was do tych moich Q&A-ów, bo tam sporo pytań się pojawia i staram się co sobotę jakiś filmik wrzucić z odpowiedziami na te pytania, bo również tam są pytania odnośnie fast foodowej diety. I przypominam, że w opisie filmu znajdziecie link do grupy i strony fast foodowej, gdzie na bieżąco możemy sobie między sobą wymienić jakieś swoje spostrzeżenia kulinarne. To oczywiście mowa o grupie, a na fast foodowej stronie ja staram się w miarę aktualnie wrzucać codzienne jakieś tam propozycje z aktualną informacją, jak to wagowo wygląda. Oczywiście po pewnym czasie, bo to mówiłem już na Q&A, ale też i tutaj powiem, myślę, że jak dojdziemy do 200 dnia, teraz się zbliżamy do setnego, bo jest, tak jak mówiłem, 94, koło 200 dnia, może koło 150, 160, bo to będzie wtedy pół roku, tak? Ale dobra, na wiosnę w każdym bądź razie poddam się skrupulatnej badaniu krwi. Kiedyś dostałem od Was jakieś tam wytyczne, co należałoby przebadać, także pójdę, oddam honorowo krew do probówki, żeby przebadać, czy faktycznie ta fast foodowa dieta powoduje u mnie coraz bliższe
spotkanie z ponurym żniwiarzem, czy jakoś tam te moje arterie nie są pozapychane i wszystkie inne, słuchajcie, rzeczy są ok. Kurde, spadłem ze schodów, powiem wam, 2 tygodnie temu i tak mnie to wszystko boli. Schody i alkohol równa się kłopot, zdecydowanie muszę wam powiedzieć. I pomimo tego, że już 2 tygodnie minęły, to jednak jeszcze to stłuczenie mnie boli. Dobrze, że tak jakoś szczęśliwie spadłem z tych schodów, bo zupełnie dobrze mogłem również wylądować w warzywniaku i wtedy już by się skończyło vlogowanie dla całej grupy. Dobra, pozdrawiam, słuchajcie. Przed świętami się pewnie jeszcze zobaczymy, to wam tutaj pożyczę wszystkiego najlepszego, bo no na razie to jeszcze troszkę za wcześnie, jest 11 grudnia, a pewnie ten materiał pójdzie dopiero w poniedziałek, nie wiem, który to tam będzie, pewnie koło 13. Pozdrawiam.